Nowa fabuła to coś, na co długo czekaliśmy, a przynajmniej czekało moje serce. Przybysze powrócili i finalnie po 3 latach tworzenia teorii o nich moja praca ujrzała delikatny koniec. Ciągle spekulowaliśmy na temat tego, czy powrócą, no i powrócili, także mógłbym już usunąć się z tego wszechświata. Żałuję tylko w całym tym evencie, w całych tych przybyszach, że aktualnie nie ma przy mnie wszystkich, z którymi tworzyłem ten kanał przez tyle lat, że nie ma przy mnie tylu starych widzów. Ale mam nadzieję, że chociaż wam, tym, którzy się ostali, lub tym, którzy dopiero dołączyli do mojego kanału, zapewniłem fajną rozrywkę w przeciągu kilku ostatnich miesięcy, tygodni, może nawet lat. Dzisiaj pokażę wam natomiast, jak wyglądał cały event, a także przedstawię krótką teorię na temat tego, co każdy z nas może robić w punkcie zerowym. Jeżeli natomiast kupiliście coś z kodem JAJŁYTY, to proszę pochwalić się tym na naszym Discordzie, bo każdy, kto zakupił karnet z moim kodem, zostanie wyróżniony na odcinku, jak ci widoczni gracze, a oprócz tego bardzo wspomoże mój kanał. Bardzo wam dziękuję za wspieranie właśnie to mojego kanału i tak tylko jeszcze powiem. Więcej fabuły już w następnym odcinku, a więc walnijcie suba, aby tego nie przegapić, a teraz, bez dalszego przedłużania, zaczynajmy. No, patrzcie, mamy Jonesiego. Ja to się cieszę. Zniszczę wszystko! To rozkaz! Wynoś się stamtąd! Zrobię to, co powinniśmy byli zrobić od razu. Idę do 7. O, 7 nadchodzi, finalnie! No jedynie się martwię, że no troszeczkę kanał mi zdechł, kiedy oni finalnie powrócili. Ale ważne, że wrócili, tylko to się dla mnie liczy w sumie. O, to jest genialny motyw, jak dostaje te 99 HP. O! Podoba mi się bardzo, jak Jonesy sprowadził do tego wymiaru tonę łowców, którzy aktualnie na niego polują i go niszczą. To jest po prostu genialne. O! Na przykład. Bardzo mi się podoba, że miałeś na ich nic mu nie zrobił. Hadouken. O, Deadpoola coś wysadziło. Czy tutaj była krew? Czy w Fortnite była krew? I czemu TNT atakuje Jonesiego? To jest aż dziwne. Brakuje tylko Midasa, który będzie chciał ją... Chciałby go jakoś złapać i unicestwić. No dalej, dalej, dalej. O, i leci meteoryt z przybyszem chyba, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. Coś mi mówi, że przybysz nie będzie pokojowo nastawiony do Jonesiego. To zadziałało. No, de facto zniszczył punkt zerowy, więc czemu miałby być dobrze nastawiony? Bardziej, że przybysze za bardzo ludzi nie lubią chyba. Albo przynajmniej tej organizacji, w której jest Jonesy. Wiem, że nie masz powodu. Czy to jakiś przywódca przybyszów? O nie. Oho. Oj. Wiecie, to jest genialne? Jonesy przed chwilą dostał za 99. A co z siostrami? Mogę dać ci wszystko. Ale musisz mi pomóc naprawić to. Jeno, siostry? Mamy umowę. Czyli to są ci przybysze. Bardzo mnie uspokoiło. Ale genialny jest ten przybysz. Jak tylko wejdzie, to go kupię. Chyba, że będzie za darmo w karnecie. O, i teraz my quest zaczynamy, bo się ta grafika zmieniła na taką bardziej giercowaną. To chyba tak. To nasz bilet do domu. Obym tego nie żałował. I przygotuj tego pętlarza. Nie mamy wiele czasu. Pętlarza? Znowu ty? Że ja jestem pętlarzem. Okej, okay. Czyli tutaj... Tutaj powoli się jakby fabuła rozwija się według mnie. Według to, której jakby...
Zaraz wam wyjaśnię. Splątane tak, że nie wiem, czy zdołam to naprawić. Nie poddajemy się. Ktoś mówił coś o poddawaniu się? Uwaga! Kiedy punkt zerowy zacznie rozkwitać, nie będzie odwrotu. Mamy portale! Niedobrze! To nie są portale. Świat się rozpada. To co? Mamy je zamknąć? A jak myślisz? Transit IQ. O, patrzcie, to jest, nie wiem, jak taki zamek dosłownie, jakbyście coś zamykali, ale jeżeli o fabułę... Tylko pogarszać. Skończcie gadać. Na fale rzeczywistości. Przyjąłem. Przypilnujemy. Fale rzeczywistości mogą wszystko zmienić. O, dokładnie. Jestem motylem. Była duża. Pukaj ciebie. Jestem motylem, więc... Nie! Jestem motylem. Oto skin z Karnetu chyba. Będziesz moimi oczami i uszami, i rękami, i nogami. Trzeba będzie zamknąć te portale. Tak, proszę. Pewnie, że dasz. Ruszamy. Ogólnie według mnie to wyjaśni się powoli fabuła Fortnite'a i to, kim tak naprawdę nasz bohater jest. Ponieważ według mnie, aktualnie po tym, co powiedział Przybysz, że mamy tutaj kolejnego pętlarza, oznacza tyle, że jesteśmy kolejnymi osobami, którzy znajdują się jakby w pętli. Czyli jesteśmy kolejnymi takimi podróżnikami, dosłownie jak może Jonesy, być może jak osobliwość, która również po punkcie zerowym nieustannie podróżowała. Być może jesteśmy czymś w rodzaju przybyszów. Przynajmniej tak sądzę, tak by to mogło wyglądać. No i według mnie jakby mapa Battle Royale to tylko taki dodatek do samej oczywiście gry, żeby to była jakaś otoczka, żeby ta gra miała jakikolwiek sens gameplayowy. Ale poza tym to sądzę, że najzwyczajniej w świecie każdy z nas stanowi osobny byt i de facto te 100 osób, które codziennie się spotyka na wyspie, to de facto nie mają jakby żadnego znaczenia. Bo każdy z nas, według mnie aktualnie, może być takim jakby pojedynczym człowieczkiem, który sobie trafił do tego świata, podróżuje po nim, no i... jakby go zwiedza. To, że jest to aktualnie Battle Royale, to nie ma najmniejszego znaczenia i myślę, że to nie jest aktualnie w ogóle powiązane z fabułą. Tym bardziej... tym bardziej tak sądzę z tego względu, że... Boże, jak oni się tutaj leją, jacyś spoceńcy budują wyżej Eiffla. Tym bardziej tak sądzę, że... O, jesteśmy kurczaczkiem z Karnetu. Tym bardziej, że Vivencie z sezonu trzeciego bodajże, tam gdzie opanowywaliśmy tajną maszynę Midasa, to doszło do tego, że Bambik również się nam dziwił, że jesteśmy pętlarzem, więc według mnie najprawdopodobniej każdy z nas jest takim mini przybyszem podróżującym po punkcie zerowym. Myślę, że może to mieć wielki sens. Boże, wilki jakieś. O, aż piorun mnie jakiś uderzył. Dobra, tu jest chyba jeden z ostatnich portali, tak mi się wydaje. O, fala rzeczywistości. O, jesteśmy Larą Croft. Tak, to definitywnie Lara Croft. Dobra, ostatni suwaczek zamykamy. I to chyba już wszystko, tak mi się przynajmniej wydaje. O, ale on ładnie rozkwita. Genie... Powiem tak, event jest bardzo fajny. Musicie działać. Dobra, lecimy do ciebie, przybysz. Kocham... O Boże. Kocham, jak Jonesy jest motylkiem i nas za pomocą mocy punktu zerowego teleportuje wszędzie, gdzie trzeba. I kocham, że jestem aktualnie przybyszem. Szkoda, że nie ma jakiej, że przybysz, na przykład Fundament, czyli ten szef przybyszów, na przykład nie zaczął z nami teraz jakiegoś referensu na mnie rzucił z racji tego, że gramy skinem przybysza. Fajne by to było. Następny
Ale to jest naprawdę coś. Trzeba przyznać, że eventy Fortnite'a to naprawdę jest sztos nad sztosy. Nie powstrzymam tego, ale może uda mi się ograniczyć wybuch. Musisz zamknąć się w środku. Nie musisz tego robić! Nie wycofamy się, dopóki nie skończymy. Lecimy. Patrzcie, jakie to jest zdestabilizowana ta kulka Jonesiego już. Mega zdestabilizowana. Dobra, i to jest ta... To jest wieża! Czyli ten fundament się tutaj zamknie. On będzie tutaj najprawdopodobniej siedział już, jak z tego co rozumiem. Dobra, ja chciałbym na schody, bo tak, tu są schody. Wylądujmy na nie. O, ale muzyka to jest genialna. Chyba lepsza niż z Wielkiego Końca. Siema, fundament. O, Jonesy. Jones! Nie będzie następnej szansy. Musisz odciąć punkt zerowy i przeciążyć urządzenie. Przeciążyć urządzenie? Zostanę uwięziony w pętli. Będziemy musieli wywalczyć sobie powrót. Nieważne, co się zdarzy, nie poddawaj się. Znajdę cię i powiesz mi wszystko. Masz moje słowo! Czyli fundament będzie chciał odzyskać siostry i Jeno po prostu. Także niezła fabuła się kreuje. Event genialny. 10 na 10. Lepszej oceny i lepszego werdyktu po prostu wydać nie mogłem. Według mnie jest to event niemalże tak samo fajny jak Wielki Koniec, chociaż przy Wielkim Końcu miałem nieustannie gęsioskórkę, a tutaj tak nie za bardzo. No niestety szkoda mi tylko tego, że aktualnie nie udało mi się odbudować kanału w porę. No i w przybysze powrócili moje 3 lata spekulacji. No mam nadzieję, że na marne nie poszło. Mam nadzieję, że ci, którzy mnie oglądali dawno temu, jeszcze kiedy kanał mój żył, mieli dużo zabawy i moje teorie się im podobały i dużo z nich zyskiwali. Mam nadzieję także, że część z nich się spełniła. Także ja dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie, aby karnet bojowy kupić z kodem JAJUTY. Jeżeli się tym pochwalicie, to pojawicie się na odcinku, jak widoczne tutaj osoby, które jeszcze raz wam przedstawię. Wielkie dzięki, a ja tymczasem życzę wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i cześć!